Siemanko, z tej strony Sermisiek. Jak wiecie, premiera kontynuacji A Plague Tale jest już tuż za rogiem. Ja miałem okazję już zagrać w ten tytuł, jestem zachwycony. Poprzednia odsłona zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Tytuł zebrał sporo dobrych opinii. Poznaliśmy tam historię rodzeństwa. Twórcy zabrali nas do Francji, do 1349 roku, czyli czasów, kiedy w Europie planowała czarna śmierć. Dzieci były świadkiem śmierci swoich rodziców z rąk Inkwizycji. Po tych wydarzeniach musiał uciec ze swojego domu i odnaleźć bezpieczne schronienie. Co więcej, Hugo cierpi na tajemniczą chorobę. Doczekaliśmy się kontynuacji tej świetnej historii, która była na radarach wielu ludzi od czasu jej pierwszego ogłoszenia, a fakt, że z każdym nowym pokazem wyglądał coraz bardziej obiecująco, oczywiście był ogromnym impulsem do otaczającego go oczekiwania. Nie mam wątpliwości, że Asobo Studio znów zaserwuje tytuł, który pokochają wszyscy fani krótszych, intensywnych gier zapadających w pamięć na lata. Tytuł Skradanki z przygodami akcji zadebiutuje już 18 października nie tylko na PC, ale także na PS5, Xbox Series XS oraz Nintendo Switch. Przed premierą omówimy sobie tutaj kilka kluczowych szczegółów o grze, które powinieneś wiedzieć przed jej zakupem. Zakończenie pierwszej odsłony mogłoby sugerować, że wszystko się ułoży i rodzeństwo będzie mogło wrócić do normalnego życia. Dzieje się jednak zupełnie inaczej. Fabuła gry ponownie przeniesie nas do średniowiecznej Europy. Rodzeństwo znane z oryginału wraz z przyjaciółmi próbują rozpocząć nowe życie w południowych regionach Francji i zapomnieć o traumatycznych wydarzeniach z przyszłości. Szybko okazuje się jednak, że plaga, która nawiedziła tę ziemię, jeszcze się nie skończyła, podobnie jak rozdzierające kraj wojny. Bohaterka musi znowić poszukiwania osoby, która mogłaby pomóc Hugo, stawiając czoła przeciwnościom losu i walcząc o swoje życie. Jak można się było spodziewać, druga część wprowadza wiele iteracyjnych ulepszeń na frontach rozgrywki, w ramach których gracze będą mieli dostęp do szerszego zakresu narzędzi zarówno w ukryciu, jak i w walce. Główna bohaterka jest teraz wyposażona w nóż, którego może oczywiście używać do zabijania wrogów z ukrycia, a także przydaje się w walce wręcz. Innym ważnym nowym narzędziem jest kusza, a rzeczy takie jak rzucanie garnkami i proca również powracają. Jakby tego było mało, to potrafi też łączyć swoje narzędzia z substancjami alchemicznymi oraz stworzyć specjalny olej, który po dorzuceniu np. procą do ogniska chwilowo zwiększy zasięg jego działania i pozwala dostać się do kolejnego bezpiecznego miejsca czy zdobyć normalnie znajdującą się poza zasięgiem pochodnie. Olej może służyć także jako broń ofensywna. Jeśli oblejemy nim wroga, a następnie go podpalimy, efekty potrafią być zabójcze. Podobnie jak jego poprzedniczka, ta odsłona będzie zawierała szczątkowy system progresji, choć nie tak prymitywny jak w pierwszej grze. Gracze będą mogli odblokować nowe umiejętności i zdolności zarówno do celów skradania się, jak i walki, a także alchemii, co idealnie powinno pozwolić na większą sprawność gracza. W międzyczasie, korzystając ze stołów warsztatowych, będziesz mógł również ulepszyć swoje narzędzia i sprzęt. Jak już wiadomo, Hugo wydoroślał i nie dotyczy to tylko warstwy fabularnej. Jego tajemnicza więź ze szczurami rozwija się i daje mu dostęp do nowych mocy, dzięki którym nie jest już tylko problemem, stał się bowiem naprawdę cennym sojusznikiem dla swej siostry. Dzięki gryzoniom potrafi wyczuwać obecność przeciwników, co w sekwencjach skradankowych służy za radar pokazujący położenie wrogów w najbliższym otoczeniu. W znaczonych momentach chłopiec może też przejmować kontrolę nad stadami gryzoni i bezpośrednio nimi kierować, dziesiątkując całe oddziały wrogów. Ponadto szczury są teraz znacznie bardziej skuteczne w łapaniu zdobyczy, od lepszego wykorzystywania środowiska na swoją korzyść, po możliwości spinania się na wyższe miejsca i obszary. Podobnie jak w pierwszej grze, sercem tej produkcji będzie skradanie się. Po raz kolejny światło i cień będą odgrywać istotną rolę nie tylko podczas unikania rojów szczurów, ale także podczas próby ukrywania się przed wrogami i manipulowania źródłami światła, aby skierować szczury na wrogów, tak jak w pierwszej odsłonie serii. Oprócz tego, może spodziewać się również różnych mechanicznych ulepszeń, np. takich, że protagonistka może teraz wytrzymać więcej niż jedno uderzenie, co oznacza, że jeśli zostaniesz złapany przez wrogów, masz teraz możliwość ucieczki i ponownego ukrycia się. Wbrew obawom, jakie mogły wzbudzić niektóre zwiastuny, bohaterka nie zmieniła się w maszynę do zabijania. Wciąż jest to krucha nastolatka, która z zaskoczenia i z odpowiednim ekwipunkiem radzi sobie z większością wrogów. Natomiast w przypadku bezpośredniego starcia, zazwyczaj musi ratować się ucieczką. Więc bez obaw, bo sekwencje skradankowe oczywiście działają tak jak powinny. Biorąc pod uwagę wszystkie te ulepszenia, które wprowadza ta produkcja w dziale ukrycia się, nie trzeba dodawać, że wroga sztuczna inteligencja również otrzyma pewne ulepszenia. Będą teraz znacznie bardziej metodyczni w swoich wysiłkach, aby cię odszukać, zwłaszcza jeśli już wcześniej cię zauważyli, i z pewnością będą również znacznie bardziej komunikatywni ze sobą. Co ciekawe, wrogowie dostosują się do taktyki protagonistki,
co oznacza, że gracze będą musieli upewnić się, że nie będą zbytnio polegać na jednej taktyce, tylko ciągle będą ją zmieniać. Podobnie jak jego poprzedniczka, ta odsłona będzie grą liniową, w której będziesz przemieszczać się z lokalizacji do lokalizacji, ale lokacje, w których musimy unikać szukających nas strażników, tym razem będą znacznie większe, a co za tym idzie, jesteśmy już skazani na jedną konkretną ścieżkę prowadzącą do celu. Podczas walki i skradania się, miejsca, w których się znajdujesz, będą znacznie bardziej złożone, dając ci możliwość używania większego wyboru opcji, w jaki sposób chcesz postępować, a sekcje bardziej skoncentrowane na eksploracji pozwolą również graczom zagłębić się w środowisko znacznie bardziej niż w poprzedniej części. W materiałach o grze można chociażby zobaczyć kilka różnych lokalizacji, odtętniającym życiem miast i alejek po ruiny i posiadłości, a więc zapewniam, że w trakcie kampanii będzie wiele różnych miejsc do zobaczenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, otrzymałem nowe wyposażenie, którego możemy oczywiście używać do zabijania wrogów, ale będziesz mógł również ulepszyć swoje narzędzia i sprzęt, korzystając ze stołów warsztatowych. Ponadto gracze będą mogli zdobywać nowe umiejętności i moce do skradania się i walki, a także alchemii, co pozwoli zwiększyć waszą sprawność w walce z przeciwnikami. Ten tytuł to z pewnością gra, którą wielu fanów oryginału będzie kupować tłumnie, a jeśli nie chcesz płacić, aby zagłębić się w jej ofertę, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Gra będzie dostępna w Xbox Game Pass pierwszego dnia, więc abonenci mogą zagrać od razu bez płacenia dodatkowych pieniędzy za samą grę. Produkcja ta ma spore wymagania sprzętowe na PC, szczególnie jeżeli chcemy zagrać w 60 klatkach na sekundę i wysokich ustawieniach graficznych, do czego potrzeba już co najmniej RTX 3070. O ile minimalne wymogi dla 30 FPS-ów w Full HD i przy niskich ustawieniach mówią jeszcze o karcie graficznej 2014 roku, to już przeskok do 60 FPS-ów nadal Full HD z ustawieniami Ultra jest ogromny. Można bezpiecznie założyć, że obniżenie ustawień graficznych poniżej poziomu Ultra, choćby poprzez wyłączenie ray tracingu, powinno znacznie zmniejszyć rekomendowane wymagania sprzętowe. Lecz należy pamiętać, że przez takie zabiegi gra może nie wyglądać już tak wyśmienicie, a uwierzcie mi, oprawa graficzna jest na najwyższym poziomie. W oficjalnym sklepie Focus Entertainment możecie kupić grę w kolekcjonerskim wydaniu. Kolekcjonerka pojawi się na PC, PS5 oraz Xbox Series X. Prócz gry zawierać będzie także 3 litografie w formacie A4, wykonaną z żywicy 21-centymetrową statuetkę głównych bohaterów, winyl z dwoma utworami ścieżki dźwiękowej, metalową broszkę w kształcie pióra oraz 13 przedmiotów kosmetycznych dla protagonistki i dodatkowe surowce do craftingu. Edycję kupimy wyłącznie w sklepie wydawcy, gdzie wraz z wysyłką do Polski kosztuje około 950 zł. Jeśli dotarłeś do końca, to bardzo się cieszę i zachęcam do udziału w konkursie. Więc nie zwlekaj, tylko zostaw lajka i napisz w komentarzu "chcę zagrać" i wygraj klucz do gry A Plague Tale: Requiem. Powodzenia!